imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dla świętej pamięci Elżbiety Grymusa w pierwszą rocznicę śmierci. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszej mszy świętej, uroczystość objawienia Pańskiego, która nam przypomina, że Pan Bóg nikogo nie wyklucza ze swoich zbawczych planów. Dziecię Jezus objawiło się mędrcom ze wschodu i włącza ich mądrość i kulturę w historię zbawienia. Mędrcy odpowiadają na Boże objawienie hołdem i ofiarą. Również nie wyłóżnimy w tej przeświętej Boga, który się objawia. Pierwszy piątek miesiąca pamiętajmy też o duchowych ofiarach wpisanych w kult Bożego Serca. Na początku tej przyświętej Pana Boga za nasze grzechy przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Światło i chwała Pana rozpłysła nad Tobą.
okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy. A ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Ci wszyscy zebrani zmierzają do Ciebie, Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione Twe córki. Wtedy zobaczysz i promienić będziesz, zadrży i rozszerzy się Twoje serce, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku Tobie. Zaleje Cię masło z wielbłądu, dromadery z Madianów i z Efry. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło, niosąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Aleluja.
Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony Król Żydowski. Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon. Skoro usłyszał to Król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok, a ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś to najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przybyło po najmie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Oto słowo Panieńskie. Wspólnotę uczestnictwa w śpiewie w szalnym stanowi na pewno księdza parafia.
I taką wspólnotę też spotkałem w Mołdzianach pod Krakowem, gdzie byłem 2 tygodnie temu na pasterce. Wspaniale pan organista prowadził parafię do pięknego i głośnego kolędowania. Kończąc, składam księdzu i wszystkim rozśpiewanym parafianom z dobrych, a przede wszystkim tej wspaniałej grupy organistów najlepsze życzenia na 2017 rok. Zdrowia, wytrwałości, kontynuacji tej muzycznej misji i pasji i błogosławieństwa Bożego we wszystkich podejmowanych dziełach i sprawach. I tu jest podpis. Kochani, otrzymuję wiele takich informacji, takich maili, takich życzeń z różnych stron Polski i nie tylko. To znaczy także, że wy pięknie włączacie się w śpiew, pięknie przeżywacie liturgię i to jest zauważone w różnych stronach naszej ojczyzny. Kochani, dzisiaj także wiemy, że mamy piękną taką uroczystość Trzech Króli. I zauważam, że jak tak patrzę na żółwek, podejdę teraz do żółwka. To tak wyraźnie kogoś mi brakuje. Mamy Pana Jezusa, figurkę. Mamy figurkę Matki Bożej, świętego Józefa. Mamy pasterzy, mamy aniołka, mamy zwierzęta. Brakuje. Kogo nam brakuje? I tu jest pytanie do dzieci. Kogo nam brakuje? Brakuje nam tych, którzy idą w koronach. Ale okazuje się, że takich koronach to tu mamy. Chodźcie tutaj, dzieciaki. Chodźcie. Zobaczcie, jak ktoś jeszcze ma dzisiaj koronę królewską, to niech ją założy na głowę i tu przyjdzie. No i teraz słuchajcie, stańcie tak. Jak królowie stanęli, to będzie taka znowu kolejna nasza żywa szopka w dobrej. Proszę bardzo, tutaj królowie, tutaj i z drugiej strony, żebyśmy także wszyscy tutaj widzieli. Za chwilę naszą szopkę, także żółwy parafialny uzupełnimy o figurki, które to może przynieść. Oczywiście najlepiej, jak figurki królów, którzy przynieśli do Pana Jezusa dary, jak te figurki przyniosą? Królowie. Oczywiście, że tak. I to będzie najpiękniejsze, że królowie przyniosą tutaj figurki. Proszę bardzo, idźcie dzieci teraz do zakrestii. Ja też nie mówię. I tak jak w wielu miejscach w Polsce, w dużych parafiach jest orszak Trzech Króli, tak i u nas zrobimy za chwilę taki malutki mini orszak przy Trzech Króli. Królowie zaniosą figurki do żółwka. Jesteś świata, ona mnie, gdzie jest wiecznie dążyć.
aby w tym pięknym czasie Bożego Narodzenia przeżywamy ten czas i dzisiaj i chcemy także i następne dni przeżywać. A będzie dużo się jeszcze w parafii działo. Między innymi będą piękne jasełka wystawione na plebanii, będą koncerty organowe związane z kolędami, będzie wspólne kolędowanie. Bo przecież przychodzimy wszyscy razem do żłóbka betlejemskiego, jak pierwpasterze, potem jak królowie, by Panu Jezusowi oddać swoje dary. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Pana Boga, który pragnie być poznany i pokochany przez wszystkie narody, zanieśmy nasze błagania, aby Kościół Święty niósł światło Ewangelii tym, którzy jej nie znają, odsłaniając przed światem dobre oblicze Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, aby narody, które przybyły światło Ewangelii projektami życia bez Boga, na nowo odnalazły Chrystusa oraz siebie w Jego zbawczych planach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, aby dzieci zaangażowane w misyjne dzieło Kościoła chętnie wspierały misjonarzy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O łaskę nieba, pierwszą rocznicę śmierci na świętej pamięci Elżbiety Grymusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby nasza wspólnota przez czytelne świadectwo chrześcijańskiego życia objawiała Bożą miłość wobec świata. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, który objawia się człowiekowi, aby ten odpowiadał posłuszeństwem wiary, wysłuchaj naszych błagań przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kristus, Cielo, Ti nas, Gospodin, Pan.
przyjął pokoju Cię wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejść i łaskawie nadaję swojego Kościoła, gdzie są duszy mi złoto, płaci Twoje firma, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Po pokórance serca Wam. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Abyśmy zawsze składali Cię przywiedzie, Tobie miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie wieść nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołają. Braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania,
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym ze Świętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą, Maryją, ze Świętym Józefem i Ogłubieńcem, ze Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusem, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka Boże weź i chwała Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Miłuj się nad nami.
jest przez Panią Halinkę, przed Ambonką, jest kreda. Święcimy więc kredę, święcimy także Boże. Odmówię modlitwę poświęcenia. Boże, jedyna i wieczna światłości, Ty przeprowadziłeś mędrcą do Twojego Syna i objawiłeś go im jako Króla nad Królami, a oni uwierzywszy oddali Mu pokłon i złożyli dary. Proszę błogosławić tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych wiecznych, których przyjęliśmy światło Twojego objawienia spraw, abyśmy stawali się coraz doskonalszą światłością dla świata, a zwłaszcza dla szukających Ciebie. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawy pójść swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. Pobłogosław tę wodę, którą stworzyłeś na utrzęsienia ziemi oraz by wzmacniała i oczyszczała nasze ciała. Woda jest również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłeś Twój ludzkie woli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawsze z ludźmi. Przez tę wodę, którą Chrystus oświecił w Jordanii, odnowiłeś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy postępowali jak dzieci Boże przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami